Stolice Andaluzji mieliśmy okazję zwiedzać w obfitym deszczu. Mając nadzieję na poprawę pogody, spacer po mieście rozpoczęliśmy wyjątkowo późno. Zwiedzanie Sewilli zaczynamy od Placu Hiszpańskiego. Niestety pogoda beznadziejna, pada cały czas. Plac Plaza de España, na którym nagrywano sceny, m.in. do Gwiezdnych Wojen Atak Klonów czy Dyktatora, został zbudowany w 1928 roku. W samym budynku znajduje się wiele urzędów, a na zewnątrz również ogród, który z powodu warunków atmosferycznych był niestety zamknięty. Nieświadomie weszliśmy na teren uniwersytetu. Naszym kolejnym punktem było główne archiwum Indii. Zgromadzono tam dokumenty związane z hiszpańskimi koloniami. Placówka powstała w 1785 roku, a wstęp do niej był darmowy. Ostatnią główną atrakcją tego dnia była katedra Najświętszej Maryi Panny z początku XVI wieku. Jest ona największą gotycką katedrą świata. Powstała w miejscu dawnego meczetu z XII wieku, ale z oryginalnego budynku niewiele pozostało. Wewnątrz zobaczyliśmy wielką gamę eksponatów i sztuki sakralnej, chociażby grobowiec Krzysztofa Kolumba. Bilet kosztował nas 9 euro. W cenie mieliśmy także wejście na dzwonicę Hiraldę, wieżę, która początkowo pełniła funkcję minaretu, skąd muzułmanie są nawoływani do modlitwy. Z jej szczytu mogliśmy podziwiać stare miasto Sewilli. Wokół katedry, pod Hiraldą, niedaleko fontanny Fuente Farola, przypadkowo natrafiliśmy na pomnik papieża Jana Pawła II. Papieskie pozdrowienia! Nadszedł czas na powrót do naszego miejsca noclegu. Z powodu deszczu zostaliśmy w Sewilli dzień dłużej. Wczoraj nam się nie udało zwiedzić wszystkiego, co chcieliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę lepsza pogoda. Głównie mamy do zwiedzenia Zamek Królewski Alcázar i parasol, czyli charakterystyczna budowla przypominająca duże pieczarki. Do pałacu Alcázar obraliśmy drogę przez starą żydowską dzielnicę Santa Cruz. Przy wejściu do pałacu dowiedzieliśmy się, że z powodu opadów znajdujące się tam ogrody będą zamknięte. Mimo wszystko postanowiliśmy zobaczyć tyle, ile było możliwe. Kompleks składał się z kilku części, głównie w stylach gotyckim i mudéjar. Ten drugi nawiązuje do stylu arabskiego. Na terenie obiektu można podziwiać pięknie zdobione pomieszczenia, wspomniane ogrody czy zbiór eksponatów ceramicznych i płytek azulejo. Nagrywano to nawet grę o tron. Zwiedzanie tego miejsca to wydatek 11,5 euro. Istotnym miejscem historycznego miasta jest nowy plac, Plaza Nueva, pośrodku którego znajduje się pomnik Ferdynanda III Świętego. Po jego drugiej stronie z kolei stoi plac Świętego Franciszka z charakterystycznie przyszerzonymi drzewami. Swego czasu palono tam dzieła o wydźwięku heretycznym. Bilet zakupiony na katedrę upoważniał nas również do wejścia na teren barokowego kościoła Najświętszego Zbawiciela, Iglesia del Salvador. Dawniej w tym miejscu znajdował się meczet, który po rekonkwiście zamieniano na kościół. Konstrukcja jednak niszczała, dlatego zdecydowano się
rozebrać budynek i rozpocząć budowę nowego kościoła. Jego przebudowę zakończono w 1712 roku. Idąc coraz bardziej na północ, doszliśmy do Metropol Parasol, znanego również jako La Seta de Sevilla. To bardzo charakterystyczna budowla, będąca tarasem widokowym i zarazem jednym z symboli miasta. Posiada 6 połączonych ze sobą parasoli, wyglądem przypominających olbrzymie pieczarki. Ponoć jest największą drewnianą konstrukcją na świecie. Cena za wejście to 5 euro. Wczoraj z wieży katedry mogliśmy podziwiać Seta de Sevilla, czy jak to woli parasol, a teraz na odwrót. Ostatnim punktem zwiedzania miasta była Macarena, czyli najdalej wysunięty na północ obszar Starego Miasta. Można zauważyć tam długi fragment muru pochodzący z XII wieku, czyli z czasów arabskich. Zaraz wyruszamy do rondy, ale zanim to nastąpi, pokażę warunki, w jakich mieszkaliśmy w Sewilli. Jak już wiadomo, tego dnia udamy się do rondy, miasta z charakterystycznymi mostami, położonego nad wąwozem po obu stronach rzeki Guadalhorce. Już teraz zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu.